jeden z jakichś twoich filmów i tak dalej, to Piotrek może nam to wygooglować, znaleźć YouTube. Na YouTubie. Mamy nowy odcinek. Tak. Otwórz to od razu. Jak się zwie? Blanka Turska Drifting. Robimy teraz takie ciekawe filmiki właśnie, troszeczkę inne niż, wiesz, na początku mieliśmy taki... O, są dwa. No, znaczy ten jest nowy, ostatni. Mhm. No, ostatni. Ostatni, ten. Panie ten. Boomer. To jest pierwszy. Nie, to jest ten, tak. Pierwszy. Najnowszy. Najnowszy. Fajnego mam tego... tego kolesia, który kręci bardzo. No, ja oglądałem ten film i w ogóle chciałem z tobą właśnie porozmawiać na ten temat, bo wydaje mi się, że brakuje tam treści takich, wiesz, fabularnych. Brakuje mi tego, żebyś coś mówiła, żeby była opowiedziana historia. Bo ujęcia są ładne, moim zdaniem troszeczkę za długie na dzisiejsze czasy, bo teraz jest tak, że wiesz, że wszyscy oglądają pierwsze 3 do 5 sekund. I ludzie są tak przyzwyczajeni do TikToka, do Reelsów, że w momencie jak coś oglądają, no to po prostu swajpują co parę sekund. Więc wydaje mi się, że na dzisiejsze czasy jest trochę za długie, są niektóre ujęcia, jest za długie przejście właśnie z jazdy konnej w jazdę do driftingu. Tak. Ale gdybyś tam na przykład opowiedziała trochę o tym, jak jeździłaś na tych koniach, co się działo w twoim życiu, że na przykład zmieniłaś jeden sport na drugi, tak? No to by było to, dużo bardziej by to przyciągało uwagę. Aktualnie to jest film, który na pewno dla miłośników driftingu będzie fajny i ciekawy, natomiast jeśli byś chciała właśnie sięgnąć trochę szerzej i zebrać się większe audytorium, no to wydaje mi się, że właśnie fajnie by było, jakby tam były wstawki takie, albo nawet sam taki voiceover, wiesz, gdzieś z offu, albo żeby były przebicia na ciebie, tak jak będzie ci wygodniej. Słuchaj, mnie, żeby namówić do tego, żebym ja w ogóle cokolwiek na YouTube'a zrobiła, to jest Mistrzostwo Świata. A jeszcze do tego mam coś powiedzieć, to już w ogóle jest kosmos. Ja się domyślam, bo po pierwsze ja sam mam z tym problemy i pierwsze odcinki były w ogóle hardkorowe. Natomiast no, wydaje mi się, że to jest coś ważnego i nawet powiedzmy, jakbyś się źle czuła tak stricte przed kamerą, no to możesz, nie wiem, pójść gdzieś do studia nagraniowego i po prostu zrobić ten udźwiękowienie. Nagrać. I wtedy nie będziesz czuła presji, że ktoś na ciebie patrzy, że ktoś ciebie nagrywa, a jednocześnie, no mówię, wydaje mi się, że te treści będą wtedy bogatsze. Nie? Ale dobrze, że podpowiadasz, bo w sumie cały czas mi to mówią, ale wiesz, no muszę się przełamać i spróbować jednak mówić do tej kamery. Ja się domyślam też, że masz mnóstwo rzeczy na głowie i no, kiedy dużo rzeczy się dzieje w różnych dziedzinach, no to ciężko jest się tak w 100% skupić i nawet jak ktoś ci coś podpowiada i nawet jeśli wiesz, że to może być dobry pomysł, no to żeby znaleźć ten czas, żeby się samemu przekonać, tak. No to nie jest łatwe. Powiedz mi w ogóle, jak tobie poszedł sezon ten? Słuchaj, sezon mi poszedł bardzo dobrze. No, muszę przyznać, że to był chyba najtrudniejszy sezon, jeżeli chodzi o wypadki i choroby. Natomiast jeżeli chodzi o jazdę, to chyba najlepszy. Najlepszy, bo w Kłodzku to była taka runda, gdzie faktycznie coś tutaj się odpięło. Zmienili mi zwrotnicę w samochodzie i nagle, wiesz, złapałam tą przyczepność. I była runda, o której marzyłam, czyli runda miejska, betonowe bandy. Wiesz, na milimetry trzeba było jeździć koło tych band i to było takie, wiesz, że już oczywiście byłam przygotowana mentalnie do tego, że będę jechała tę rundę. Jak już zobaczyłam trasę, to było tak, że zrobiłam sobie wizualizację przed i od razu na pełnej bombie. Tam, wiesz, wybiłam czwórkę i leciałam od początku do końca full, wiesz, gaz. Słuchaj, bo tak naprawdę mało osób, znaczy nie wiem, czy mało, teraz nie chcę za kogoś mówić, ale jak słyszę, jak ktoś mówi, że czeka najbardziej na taką hardkorową rundę, to też to jest takie, wiesz, czuję podziw, no bo nieraz byłem świadkiem sytuacji, kiedy hardkorowi zawodnicy niekoniecznie bardzo się cieszyli z tego względu, że będzie runda właśnie z jakimiś takimi bandami betonowymi, no bo to też trzeba zaznaczyć, że w momencie, jak się jeździ po takim torze, to jeśli zahaczymy o bandę, no to wciąga od razu auto i są bardzo duże zniszczenia. I naprawdę no,
tak jakby skutki takiego zdarzenia. Poczułam. No właśnie. Poczułam na kłodzku, bo w treningach przed top 32 zrobiłam jeden błąd i to jest właśnie to moje kombinowanie, gdzie miałam wszystko pięknie ustawione. Dwa przejazdy wcześniej sędzia mi napisał: Blanka, nie musisz jeździć tak blisko band, zona jest troszeczkę dalej. Mhm. Ale wiesz, to była taka fajna zabawa, gdzie szurujesz tym zderzakiem o te betonowe bandy i to było takie super. No i zaszalałam, troszeczkę poszerzyłam ten zakręt i jak mnie wciągnęło w bandę, akurat trafiłam na łączenia, to jak wiesz, Tony Hawk, leciałam po tej bandzie i w dół. Słuchaj, nie wiem jak to się stało, że miałam zrzucony bieg, samochód był odpalony i szczerze powiem, że kurczę, przeżyłam strasznie ten wypadek. Nie chciałam wyjść z samochodu, bo było strasznie głupio. Myślałam, że rozwaliłam całe auto. A wiesz, a miałam... Możesz, Piotrek, poszukać. Masz... Jest, słuchaj, jest w jednym filmiku, masz tu nie Green Hell, tylko Patera Frankenstein powraca, bo słuchajcie, przez całą zimę siedziałam w garażu i przygotowywałam samochód, wyklepywałam, szykowałam do malowania i zajęło mi to całą zimę, całą zimę. Był piękny, pięknie pomalowany, a nazywali go Frankensteinem, dlatego że on był już cały posklejany po pierwszym swoim sezonie. Mówisz o laminatach. Tak, cały, bo przecież tam, wiesz, były wgniecenia. Ten samochód wyglądał strasznie. Strasznie. Słuchaj, przygotowałam ten samochód. Temperatura minus 10 stopni, a wiesz, ja 5 kurtek i cisnąłam w garażu, żeby to ogarnąć. Wyjechałam na pierwszą testową rundę do Słomczyna. Samochód był piękny. I to trwało w sumie miesiąc, bo po miesiącu pojechałam do Kłodzka. I dlatego Frankenstein powraca. On był przepiękny, ten samochód. O, i tu masz Patera. Dobra, zobaczmy co. I to jest jedyne co tam, co się... Uff. Tak, wiesz, to było tak, że miałam uraz kręgosłupa w odcinku szyjnym, piersiowym, miałam wstrząśnienie mózgu, zbity obojczyk, prawą stronę żeber i mostek. Miałam problemy z oddychaniem przez chyba miesiąc. No ale wyprowadziliśmy dwa razy, wiesz, dwa razy dziennie rehabilitacja czasami i wyprowadziliśmy to w miesiąc, żeby wystartować na Green Hellu w Kielcach. Ale po tym wypadku jechałam do finału. I słuchajcie, oddałam finał, dlatego że pękła mi śruba wahacza i nie mieli 10 minut regulaminowych, żeby to naprawić i nie zdążyli. Straszne, straszne uczucie musiało być, ale jeszcze jakbyśmy mogli wrócić, bo mówiłaś, że siedziałaś w tym aucie i byłaś zła na siebie, tak? Byłam zła, wiesz co, byłam zła na to, że rozwaliłam samochód, bo było mi strasznie głupio, że przywaliłam jednak w tą bandę. No ale mówię, trudno, wysiadam. Czułaś wtedy coś takiego właśnie, że mówili tobie sędziowie, tak? Że nie musisz jeździć tak blisko, a jednak że właśnie, że chciałaś pokazać, że potrafisz i że to mogło cię kosztować kolejne miejsca na podium, tak? Wiesz co, to było bardziej coś takiego, że ja się strasznie dobrze bawiłam. Bardzo dobrze się bawiłam na tej rundzie i wiesz, to jeżdżenie koło tych betonowych band, cieszę się, że w przyszłym roku również będzie Kłodzk, bo chcę tam startować. No to jest niesamowita runda. Tam wiesz, w czwórce jeszcze wiesz, pełen gaz, lecisz na tą bandę. To jest niesamowite. Bo ja ostatnio nie śledziłem jakoś tak mocno na bieżąco, ale wydaje mi się, że przez jakiś czas mieliśmy mniej rund ulicznych w ogóle w Polsce. Drift Open zrobił teraz dwie rundy uliczne. Niestety na Kietrzu nie mogłam wystartować, ale już Toruń będzie następną rundą teraz. No i Koszalin jechałam. Także mi w ogóle przepadł ten sezon. Strasznie. Koszalin tobie chyba też dobrze poszedł, co? Drugie miejsce, no. Tak. To jest, ja jak przypominam sobie, bo ja nie wiem, ostatni raz byłem gdzieś na jakimś takim evencie driftingowym, może z 4 lata temu, może nawet więcej. I jak przypominam, powiedzmy, twój poziom, który widziałem wtedy, jak jeździłaś, a jak oglądam teraz filmy na YouTubie, no to jest znacząca różnica, tak? Cieszę się. I właśnie po pierwsze widać to
progres w miejscach, które zajmujesz. I właśnie jak słucham ciebie, no to bardzo mi się podoba ta zajawka, którą masz sobie i to, że faktycznie jarasz się tym, że jedziesz na taką rundę i że możesz tam wziąć udział w takich zawodach i do tego jeszcze właśnie czujesz ten niedosyt, jeszcze głód cały czas w sobie i myślisz o tym, żeby pojechać tam znowu za rok. I moje pytanie jest następujące. W ogóle skąd na co dzień znajdujesz w sobie siły i motywację do tego, żeby jeździć, dlatego że jak każdy wie, a jak ktoś jeszcze nie wie, to się właśnie dowie, drifting jest niesamowicie drogi, jak każdy motorsport, więc nie zwraca się to zawodnikom, bo no, nagrody w zawodach nie są wystarczające na pokrycie nawet kosztów. Do tego no, sponsorzy to jest jeszcze dosyć rzadki element, jeśli chodzi właśnie o drifting. Więc skąd ty w sobie znajdujesz tą zajawkę, żeby ciągle jeździć, się rozwijać i iść do przodu? Z wnętrza. Tak, wiesz co, ja jestem takim zapalonym mocno sportowcem i mam energii tyle, że cały świat by mogła nią obdarować. Także treningi, drifty, no wiadomo, jest to strasznie droga, tak jak powiedziałeś, dyscyplina, ale jak to wcześniej mówiłam chyba w ostatnim wywiadzie dla Drift Open, że są rzeczy, których się nie opłaca, ale warto. Mhm. Także, no tak jak mówisz, to jest studnia bez dna, ale warto jednak, wiesz, wkładać w te marzenia. Tak. Mówiłaś o treningach. Domyślam się, że to nie są tylko i wyłącznie treningi na torze, ale też trenujesz swoją sylwetkę, tak żeby być fizycznie przygotowaną do jazdy, tak? Tak, słuchaj, wiesz, poza tym driftingiem jest jeszcze mnóstwo uzupełniających sportów, czyli też wróciłam do jeździectwa, dlatego że jest o wiele trudniejsze od driftingu i tam, wiesz, musisz panować nad każdą częścią swojego ciała, bo jednak, wiesz, to jest żywe zwierzę, które odczuwa wszystko. Także tam, wiesz, koordynacja, koncentracja bardzo mocno mi to poprawia. Wiesz co, w sezonie, poza tym sezonem, bo ten sezon jakby odpada, jeżeli chodzi o fizyczne przygotowanie, bo od początku miałam za dużo wypadków, także gdzieś to poszło na bok. Trenuję kickboxing dodatkowo, także bardzo nie lubię chodzić na siłownię, ale zdarza się. No i trening mentalny, no to jest podstawa w takim sporcie, gdzie jakby to jest sport jednego błędu. Także tu musisz być totalnie przygotowany, szczególnie w momentach, kiedy, wiesz, jesteś po wypadku, po zajebiście dużej kontuzji, później dwie operacje za mną, także między operacjami jeszcze zdążyłam wystartować w jednej rundzie. No i co? I żałuję, że nie mogę jechać na Czarną Górę teraz. Chciałabym bardzo, ale niestety fizycznie nie dam rady. No i zostaje Toruń, finałowa runda. Okej. Okay. No ja Czarną Górę bardzo dobrze wspominam. W ogóle lubię rundy organizowane przez Drift Open. Tutaj pozdrawiam Fasola ciebie i bardzo propsuję całą tą organizację. Chciałbym, żebyś mi powiedziała w ogóle o kickboxingu, bo ja trenuję boks. O, świetnie. No, więc myślę, że będziemy mogli trochę zostać przy tym temacie. Kiedy w ogóle się poszłaś na pierwszy trening kickboxingu? Słuchaj, moja historia ze sztukami walki jest długa, bo jak miałam 15 lat, to poszłam na kung fu. Później trenowałam capoeirę. Później trafiłam właśnie na tajski boks. Później trafiłam na brazylijskie jiu-jitsu. Później miałam strasznie długą przerwę i sobie machałam tylko nunchaku, wiesz, jak Bruce Lee. Także jestem w tym trochę dobra. No i wróciłam, słuchaj, w zeszłym roku na kickboxing. Mhm. Tak mnie coś tknęło, mówię, tak, to jest ten moment. Do Piotra Kobyleńskiego pozdrawiam serdecznie. Także do momentu wypadku chodziłam regularnie. Czyli z tych wszystkich sportów, które uprawiałeś wcześniej, kickboxing najbardziej tobie się spodobał? Teraz mi to jest potrzebne. Mhm. Teraz mi jest to potrzebne. To jest, wiesz, mamy też takie treningi, wiesz, ogólnorozwojowe, także to jest sztos. Naprawdę. Ja wiem po sobie, że no, dla mnie, jeśli mam jakiś tydzień, dwa tygodnie przerwy bez boksu, no to bardzo źle mentalnie się czuję. I fajnie właśnie na mnie działają te treningi, bo się wyładowuję i też lubię czasem spędzać czas aktywnie fizycznie w taki sposób, gdzie nie mam tak jakby czasu się zastanawiać.
kiedy nie ma czasu, na przykład jest tak, że biegnę sobie mhm. i mam dużo myśli w głowie i to mnie czasem frustruje, dlatego na przykład biegam ze słuchawkami, słucham muzyki albo jakichś podcastów właśnie. Natomiast przy takich treningach bokserskich, czy przy kickboxingu, no tam nie ma czasu w ogóle się zastanawiać, myśleć o jakichś tam rzeczach, tylko przychodzisz, robisz robotę, tak. Wychodzisz wymęczony, ale... Kiedy ja zaczynam dzień, bo trenuję rano, więc załóżmy mam trening o 8 rano, około 9:40 kończę, no to zaczynam ten dzień już tak, że zrobiłem praktycznie najcięższe, co mogłem zrobić tego dnia już rano. Mm-hmm. Jestem naładowany energią i po prostu cały dzień od razu lepiej mi idzie, tak? I na początku miałem tak, że powiedzmy, jak wracałem po długiej przerwie, no to pierwszy tydzień, dwa, trzy, no to nie było tak kolorowo, no bo ten dzień po treningu był straszny, byłem przemęczony i padałem na kanapę i zmuszałem się do innych rzeczy. Natomiast właśnie po 3 tygodniach, miesiącu przyzwyczajenia się, no to jest świetne. I bardzo polecam właśnie różne takie sporty walki. No właśnie powiem ci, że to jest przewaga sportowców, bo teraz tak się ostatnio zastanawiałam, że w dobie życia w chmurze to mamy taką przewagę, że odczuwamy właśnie to, co mówiłeś, całym ciałem i wszystkimi zmysłami to, co robimy. Także myślę, że sportowcy są bardzo mocno uziemnieni, bo teraz weź się zastanów, wsiadasz do samochodu, jedziesz, przypuśćmy, wiesz, parę, bliską parę z zawodnikiem z przodu i czy masz czas na to, żeby się zastanowić, a, to dzisiaj sobie wypiję kawę na przykład w tej super ekstra kawiarni. Nie, no czujesz, słyszysz, wiesz, te światło wpadające, wiesz, promienie słońca do samochodu, przed sobą tego ruchomego klipa, czyli lida, który prowadzi ci tak jakby tą parę. To jest niesamowite. Także sportowcy mają naprawdę ekstra. Tak, a właśnie powiedz mi jeszcze na temat dyscypliny. Jak u ciebie wygląda z dyscypliną twoją? Sportową? Sportową. Tak głównie mi chodzi o przygotowania, o jakieś takie rutynę dzienną, bo mówisz, że właśnie od młodych lat uprawiałaś różne sporty i jestem ciekaw, jak to wpłynęło na ciebie pod kątem właśnie opanowania dyscypliny. Wiesz co, mam bardzo dużą dyscyplinę w sobie i trening to jest dla mnie świętość, także byłam przy koniach nauczona tego, że czy są święta, czy wolne, czy nie wiem, jakieś wyjazdy, to jednak trzeba było być, trzeba było tego konia ruszyć i jakby tam od początku, od młodych lat nauczyłam się tego, że faktycznie trzeba mieć tą dyscyplinę w sporcie. No bo, no mówmy się, 20% to jest talent, a ciężka praca to reszta, także. Tak. Ja obserwuję po sobie, bo przez ostatnie lata staram się właśnie nauczyć siebie pewnych takich rzeczy związanych z dyscypliną, nauczyć siebie jakichś takich postaw, bo zauważyłem duże braki u siebie, które po prostu kiedyś pominąłem, bo byłem zbyt leniwy na coś i myślałem, że to nie ma większego znaczenia. Ale z wiekiem, kiedy próbuję tworzyć nowe rzeczy, się rozwijać w czymś, no to zacząłem zauważyć te braki i po prostu staram się uczyć nowych nawyków, trenować swoją pamięć i po prostu się rozwijać i żałuję trochę, w takich sytuacjach zawsze dziwnie się czuję, bo z jednej strony żałuję, że nie zacząłem wcześniej trenować boksu, ale z drugiej strony cieszę się, że w ogóle zacząłem to robić, bo wiem, że miałem kiedyś taki okres, gdzie chodziłem tak dosyć mocno w kratkę i za każdym razem, kiedy wracałem, widziałem spojrzenie mojego trenera, gdzie na początku się cieszył, później coraz mniej, później już tak patrzył i mówił, no pewnie będziesz na 2 treningach i znowu znikniesz. No i to było powiedzmy w 2014 roku i parę lat później, jakoś w 2019 już tak pod koniec wróciłem już tak na stałe. I właśnie to, ile razy mi się nie chciało pójść na trening, to ile razy mi się nie chciało w dni nietreningowe iść biegać i to ile razy to wszystko pokonałem sobie, tą niechęć, za każdym razem, może tak nie super szczegółowo, ale jednak przypominam sobie tę sytuację, jak mam kolejne dni, kiedy czuję jakieś zwątpienie i właśnie dzięki temu motywuję siebie, żeby iść dalej i coś robić ze swoim życiem. No tak jest w treningach, to trzeba przewalczyć to nie chce mi się. Wiesz, jak miałam, przypuśćmy, 7 treningów dziennie, no to jak już zaczęłam, to było super. Dziennie czy tygodniowo? Dziennie, na koniach. Opowiadaj, jak to... Rozumiem 2. Nie, to właśnie była ciężka praca, słuchaj.
dlatego czegoś mi zabrakło, bo wiesz, jednak obcowanie ze zwierzętami, fantastyczna sprawa, ale kiedy wiesz, jesteś zamknięty w hali 60 na 20, 1200 metrów, gdzie masz, nie masz okien, tylko jakieś świetliki, przez które wpada światło, i zamknięty jesteś, wiesz, z tym zwierzęciem na hali, trenujesz, bo chcesz być coraz lepszy, to w końcu, wiesz, przychodzi taki moment i mówisz, nie, kurde, nie tędy droga. Mhm. I wiesz, jakby czegoś mi tam zabrakło, chyba kontaktu z ludźmi. A możesz mi opowiedzieć jako osobie totalnie postronnej, i jak wygląda 7 treningów dziennie? Wiesz co, one nie są tak, że masz godzinę treningu, tylko masz osobę, która ci pomaga i przygotowuje tego konia na trening, także troszeczkę szybciej trwa. Przypuśćmy, nie wiem, wstajesz o 5, o 6 zaczynasz już pracę, o 7 zaczynasz pierwszy trening i liczmy, że w 6-7 godzinach zmieścisz się ze wszystkim. Mhm. A jak mówisz, że zaczynasz pracę, to chodzi tobie o przygotowanie konia? Tak. Tak, bo później jeszcze te konie trzeba odstawić, wiesz, umyć kopytka, bo ja jestem taką trochę perfekcjonistką, jeżeli chodzi o treningi. Mam totalny bałagan, jeżeli chodzi o moje życie prywatne, domowe, ale jeżeli chodzi o treningi, wszystko musi być tak poukładane. Mhm. A myślałaś kiedyś o tym i w jaki sposób przenieść właśnie to poukładanie z treningu? Nie. Nie i nie będę o tym myślała. Wydaje mi się, że trochę rozumiem to, co teraz mówisz, z tego względu, że właśnie jak się ma bardzo dużo obowiązków i rzeczy do wykonywania w życiu, to oczywiście chciałoby się niektóre rzeczy doprowadzić na jakiś inny level, ale no czasem się nie da. Nie. Ten ogródek niech zostanie taki, wiesz, troszeczkę jest bałaganu, ale odnajduje się w tym chaosie. Powiedz mi w ogóle, jak wygląda twoja dieta? Czy masz jakieś zmiany na przykład w momencie, jak startujesz? Czy jakoś też myślisz o tym, jak w ciągu dnia, podczas treningów, briefingów rozłożyć sobie posiłki, tak żeby starczyło tobie energii na cały dzień? Tak, mam przygotowane posiłki. Zazwyczaj mama mi przygotowuje w słoiczkach, także wiesz, co 3 godzinki sobie tam coś szamam. Mam ustawioną tą dietę. Mam ustawioną dietę tak, żeby wiesz, mieć czysty umysł. I wiesz, im lepiej jesz, tym jest łatwiej później ogarnąć wszystko na torze. Okej, okay, a czego jesz więcej, czego mniej? Węglowodanów, białka, tłuszczy? Jak to masz? Słuchaj, to musi być wszystko jakby... wszystko musi być tak jakby... W równowadze. Natomiast wiesz, są takie momenty, kiedy faktycznie w koszalinie, gdzie musiałam być na tej super diecie po operacji, zabrakło mi cukru. Zabrakło po prostu mi energii, wiesz, no jakby ta dieta nie dawała mi tyle energii, ile powinnam mieć. I czasami zdarza się, że mam żelki przygotowane na taką czarną godzinę. Ale co najważniejsze, robię tak zwane ciasteczka mocy, którymi też normalnie... Brzmi ciekawie. Słyszałem o takich ciasteczkach. Tak, tak to nazywamy, ciasteczka mocy. I to mi pomaga. To mi pomaga. To jest, wiesz, orzechy, jakieś masło orzechowe, otręby, wszystko. Tam jest wszystko w tych ciasteczkach. Wiesz, miele, piekę i cały team się tym żywi. Super. A gdzie znalazłeś taki przepis? Sama go wymyśliłam. Czyli też jesteś zainwestowana właśnie w swoje odżywianie, interesujesz się dietetyką, tak? No, powiedzmy tak ogólnie, tak. Nie mówię o jakiejś dużej specjalizacji, natomiast po prostu mniej więcej wiesz, tak, o co chodzi. Wiem, co jeść, żeby mieć taką optymalne pobudzenie. Więc wiesz, uwielbiam kawę. To jest po prostu coś, co daje mi super ekstra przyjemność poza oczywiście sportem. Kawa. Natomiast wiem, że z racji tego, że jestem bardzo nadpobudliwym człowiekiem, że przed startami nie mogę wypić kawy. Ja miałem kiedyś tak, jak zdawałem egzamin na prawo jazdy, miałem egzamin bardzo wcześnie, jeden z pierwszych, było o 6 czy 7 rano i właśnie wypiłem też rano kawę nacho i nic nie zjadłem i nie zdałem tego egzaminu, bo zgasł mi na górce samochód. O nie. Tak mi latała noga na sprzęgle po prostu, że nie mogłem z tym nic zrobić. Raz mi zgasł i instruktor do mnie mówi, proszę się uspokoić. Wziąć głęboki oddech. Ja mówię, okej. Okay. Tak. Mówię, dobra, przestała mi chodzić i tylko przekręciłem kluczyk i znowu zaczęła mi latać noga i po prostu 2 razy mi zdarzyło. To nerwy czy kawa? No nerwy plus kawa. Nerwy plus kawa. Dla mnie egzamin na prawo jazdy był najbardziej stresującym egzaminem w życiu.
I nie wiem, dlaczego tak było. Miałem dużo różnych egzaminów takich poważnych w życiu, ale no, to prawko jakoś, nie wiem, strasznie mnie... Może ci bardzo zależało na tym. Na pewno, bardzo mi zależało. Chciałem od razu, jak tylko skończyłem 18 lat, od razu zdać prawo jazdy, jak najszybciej jeździć samochodem. I bardzo chciałem, właśnie bardzo się bałem tego, że nie znam. I może dlatego tak było. Mhm. Ja zdałam za pierwszym razem. Na przyczepkę za trzecim. No ja na nic więcej już później... Ten pierwszy zwykły egzamin na kategorię B był dla mnie taki, wiesz, hardkorowy, że nawet już nie myślałem o przyczepkach, tirach, autobusach i tak dalej. No ale no wiadomo, w środowisku motorsportu dużo osób ma właśnie wiele uprawnień. Tak. To się przydaje, szczególnie wtedy właśnie jak jedziesz na przykład na zawody po to, żeby móc holować auto, żeby przewieźć jakiś sprzęt dodatkowy. Chciałem jeszcze wrócić do tematu odżywiania i właśnie się zapytać ciebie, czy próbowałeś w ogóle jakichś diet takich innych, typu keto? Tak. Słuchaj, raz w roku i to jest początek, tak połowa stycznia. Połowa stycznia zaczynam keto i kończę przed sezonem, bo nie wiem dlaczego, ale strasznie mi to odbiera koncentrację. Mam taki, wiesz, jakby... No nie mam tej koncentracji takiej, jaką mieć powinnam. Ale jest to bardzo fajna dieta, tylko efektem ubocznym niestety jest to, że strasznie chudnę na niej. Mm-hmm. No to już też kwestia na pewno kalorii. Po prostu ciężej jest dostarczyć tak dużo kalorii na keto, tak mi się wydaje, niż na takiej diecie bardziej zbilansowanej. Ja też ten temat poruszyłem, bo ostatnio od jakiegoś, nie wiem, niecałego roku znalazłem coś fajnego dla siebie. To jest fasting, czyli okno żywieniowe. Jesz w ciągu dnia tylko przez 6 lub 8 godzin, ustalasz sobie to wcześniej. Ma to trochę skutki podobne do keto, bo wiadomo, też zależy od tego, ile cukru spożywasz, ale też trochę wchodzisz w taki stan ketozy. I najlepsze dla mnie w tej diecie jest to, że tracisz uczucie głodu tak samo jak na keto. Nie wiem, czy ty tak miałaś na keto, że nie czułaś głodu tak bardzo. Ja rzadko czuję głód. Okej. Także to... No, ja przez to, że mam duże zamiłowanie na przykład do słodyczy, to jak się nie trzyma jakiejś określonej diety, no to często czuję głód. Natomiast przy tej diecie jest tak, że zaczynam pierwszy posiłek około godziny 11, trening robię nadczo i kończę mniej więcej jeść tak o 17.30, 18. I fajne jest to, że mam równy poziom energii przez cały dzień dzięki temu. I właśnie nie czuję takiego uczucia głodu. Też po jakichś 3 tygodniach do miesiąca normalnie robię treningi właśnie rano nacho, takie ciężkie bokserskie i nie potrzebuję żadnych węglowodanów dodatkowo i tak dalej. Także jest to też ciekawa opcja na właśnie taką, na jakąś aktywność, gdzie potrzebujesz mniej więcej równy poziom energii przez cały dzień. Ja słuchaj, bez śniadania nie wychodzę z domu. Także u mnie to jest podstawa. Ja właśnie zmieniłem sobie coś takiego już od dłuższego czasu, a dopiero ostatnio zacząłem się nad tym zastanawiać, bo słuchałem jakieś właśnie wypowiedzi takich klasycznie, wiesz, teraz się nie czyta artykułów całych, tylko nagłówki i gdzieś mi przeleciało i właśnie słyszałem takie słowa, że na śniadanie trzeba zasłużyć. Więc ja zazwyczaj jem śniadanie o tej 10-11 i staram się coś zrobić przed. Najlepiej jakiś trening, albo nie wiem, przynajmniej gdzieś pojechać, jakieś zakupy, zrobić whatever, wyjść z domu, żeby zrobić coś przed tym, jak zjem, bo ja miałem też zawsze duży problem z jedzeniem rano. Po prostu nie mogłem zjeść takich ilości, jakbym chciał. A, to nie. Ja u mnie jestem już tak nauczona, wiesz, jak miałam te treningi rano i później, wiesz, weź 4 albo 5 godzin bez jedzenia. Słuchaj, chciałem się jeszcze ciebie zapytać, wracając do zawodów. Zastanawiałem się w ogóle, czy ty liczyłaś kiedyś, ile ty na przykład wydajesz w ciągu jednego sezonu pieniędzy? Nie. Nie chcę tego liczyć nawet. Nie chcę wiedzieć. Mhm. Nie. Był ostatnio u mnie Bartek Madziara i właśnie rozmawialiśmy na temat wydatków w motorsporcie i on stwierdził, że w motorsporcie każdy wydaje wszystkie pieniądze, które ma. Tak, to jest, wiesz, jakby dostajesz pieniądze i to jest, kupujesz jedzenie, płacisz rachunki i reszta idzie w samochody. Tak to wygląda. No.
I teraz mówiłaś wcześniej, że pracowałaś zimą przy samochodzie i możesz opowiedzieć trochę, jak wygląda twoja praca przy aucie i czy masz jakichś mechaników do pomocy, jak wygląda w ogóle wasz zespół? Wiesz co, moim samochodem mechanicznie zajmuje się Toma Racing, także jeżeli chodzi o mechaniczne sprawy, to nie ruszam. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy wizualne typu przygotowanie auta, porwałam się na taką super misję, żeby wyklepać cały tył. Nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak to jest ciężkie i teraz szczerze przyznam, że nie dziwię się, że blacharze biorą tak dużo pieniędzy za swoją pracę. Nie dość, że trzeba użyć bardzo dużo czasami siły, energii. Jest to praca bardzo pochłaniająca bardzo dużo czasu. Jak już ogarnęłam to, to trzeba było rozebrać cały samochód i przygotować go do tego malowania. Także to też jest strasznie dużo pracy, więc samo malowanie tego samochodu to jest już przyjemność. Także siedzisz w garażu regularnie, nie wiem, 3-4, czasami się zdarzało 5 godzin. Jak składaliśmy samochód, jak dopasowywaliśmy body, gdzie nigdy w życiu tego nie robiłam i kolega, który mi pomagał również, Marcin, który nigdy w życiu tego nie robił, złożyliśmy go w 12 godzin. Później trzeba było go z powrotem rozebrać, dać do malowania i jak go składaliśmy, to przyjechał właśnie Karol, który kręcił film, chciał zrobić prezentację tego super samochodu, pięknego. To ja mówię, dobrze, zdążymy. O 21 zaczęliśmy składać samochód, skończyliśmy następnego dnia o 14. O Jezu. I pojechaliśmy go nagrać. Oczywiście w międzyczasie, wiesz, ja poszłam spać na tam 3 godziny, Karol poszedł spać też na 3 godziny, żeby, wiesz, móc trzymać, żeby mu się ręce nie trzęsły kamerę. Bartek robił do 14, zapakowaliśmy auto, pojechaliśmy. To jest S13, to jest już drugi samochód. Słuchajcie, 10 dnia po pierwszej operacji tak mi się nudziło, że poszłam do garażu i zaczęłam szykować auto do malowania drugie. Bo S13 ty jeździłaś? Nie, jeździłam nigdy. Ona jeszcze nigdy nie wyjechała, ale już, słuchajcie, jesteśmy coraz bliżej. Okej, bo jeździłaś Skyem wcześniej, tak? Skyline'em R33. Tak, to był bardzo ciężki samochód do prowadzenia, ale bardzo mocno się nauczyłam kopać w sprzęgło i zostało mi to do dziś. Okay. Tak właśnie na Koszalinie zabiłam swoje sprzęgło, kopiąc na trasie około 12 razy. A jakie miałeś sprzęgło w ogóle w Skyu? Bo tak mnie zastanawia, bo wiem, że fabryczne było w ogóle do 700 kunia, ale nie wiem, czy w ogóle ludzie wymieniają. Słuchaj, tak, wiesz co, jeżeli chodzi o Skyline'a, to ja zabiłam, nie wiem, z 5 sprzęgieł. W końcu pozyskałam sponsora Powerride'a, który zrobił mi takie sprzęgło, powiedział, nie zabijesz tego sprzęgła. I faktycznie nie zabiłam, słuchajcie, w Skyline'ie. Również w 14 i 13 mam już ciut mocniejsze to sprzęgło. I udało mi się je zabić. Udało mi się je zabić, słuchajcie. No ale mówię, to już były ekstremalne temperatury, ekstremalna trasa. A gdzie je zabiłaś? Na Koszalinie. Okay. I to jeszcze, słuchaj, przed top 32, zawsze przed top 32 coś się dzieje, słuchaj. No i gorzej. I przed samymi top 32, oczywiście po treningach, nie dość, że sprzęgło mi się ślizgało, nikomu nic nie mówiłam, no bo przecież lepiej nikt nie wie. I słuchaj, z 1,7 bara boost spadł mi do 0,8, więc z 740 koni zostało mi, no nawet nie wiem ile, ale na Koszalinie konie są niepotrzebne, więc jakoś to ogarnęłam i stanęłam na podium. No, to nie powiedziałbym, że są niepotrzebne, bo tam jednak jest ta różnica, wiesz, poziomów i właśnie jak najbardziej się przydają i tym bardziej właśnie gratulacje na podium, zajęłaś tam drugie miejsce, tak? Tak, i to też przez mój błąd, bo w parze z Cezarym, wjeżdżając pod górkę, chciałam dociągnąć sobie ręcznym i zamiast ręcznego złapałam, słuchaj, lewar do zmiany biegów i zbiłam sobie bieg. Słuchaj, dla mnie jadąc przejazd, to wszystko dzieje się w zwolnionym tempie. Natomiast jak oglądałam film, to było takie hop, hop. Ja mówię, jak to się stało, że tak szybko to, wiesz, to ogarnęłam, czyli wbiłam bieg, kopnęłam ze sprzęgła, pojechałam dalej. A wiesz, mi się wydawało, że to trwało strasznie długo. Tak, ale to jest właśnie takie złudzenie w percepcji u ludzi. Ja mam tak na przykład, kiedyś też brałem udział w podcaście znajomego i kiedy ja z nim tam rozmawiałem, no to
ja miałem wrażenie, że przerwy, które robię między słowami, to są po prostu godziny. Natomiast kiedy słuchałem tego, to brzmiało normalnie. I tak samo na przykład wiem, że mam niektóre już rzeczy takie wytrenowane, jeśli chodzi o technikę bokserską, że robię to z automatu. Czasem jak mam sparingi, to się łapię na tym, że na przykład schodzę przed lewym prostym i też to widzę tak jakby jak w zwolnionym tempie, że ta moja głowa schodzi, tak. Ten cios przechodzi i wystrzeliwuję na przykład z prawym już tak szybko, że to leci z automatu. Więc to też jest tak, właśnie taka ciekawa obserwacja, kiedy możemy coś zapamiętać z przeżycia tego w czasie rzeczywistym i później możemy to zobaczyć właśnie w formie wideo. Jak bardzo to może się różnić od tego, co tak. zapamiętaliśmy. Czasowo. Tak, i to wiesz, to też fajnie jest na przykład jak trenujemy wizualizację, to też robimy to tak, że faktycznie w czasie rzeczywistym, ale jak chcesz sobie coś poprawić bądź coś naprawić, to, to możesz sobie zwalniać to tempo. I to jest jakby masz wrażenie później jadąc tym samochodem, że to, co przypracowałeś sobie w wizualizacji z różnych perspektyw, to wiesz, to po prostu się dzieje, to przerzucasz to na życie. To jest bardzo ciekawe. Jak ja się rozmawiałem ze swoją terapeutką, ona mi mówiła, że ja nie powinienem robić wizualizacji. Ojej, czemu? Bo ja za bardzo fantazjuję o życiu i mam tak, że jak wiesz, zagłębiam się w te swoje fantazje, to bardziej żyję nimi niż rzeczywistością. Dlatego wizualizacje dla mnie teoretycznie nie są najlepszym rozwiązaniem, ale zawsze byłem właśnie ciekaw, bo też słuchałem o tym, jak niektórzy zawodnicy z UFC opowiadali właśnie o tym, jak wizualizują sobie przebieg walki. I ty korzystałaś w ogóle z pomocy jakiegoś psychologa sportowego? Tak, cały czas korzystam. Jacek i Dagmarka Przybylscy, którzy mnie prowadzą już od paru lat w sumie. Mm-hmm. Tak, z nimi współpracuję, bo też skończyłam psychologię sportu na Uniwersytecie Gdańskim, poza innymi kierunkami, także gdzieś w tym siedzę już od jakiegoś czasu. Tak, i ćwiczymy naprawdę mocno. I jaki widzisz wpływ, taki jakbyś mogła właśnie takiej osobie, która nie ma doświadczenia z tym, jakoś najprościej wytłumaczyć, jakie zauważyłaś zmiany dzięki takim właśnie treningom? Słuchaj, przede wszystkim samokontrola, wiesz, już jakby stając na starcie, masz gdzieś ten ustalony i złożony rytuał przedstartowy, gdzie wiesz, co się może zadziać. W momencie, kiedy pojawia się, wiesz, szybsze bicie serca, to już po wszystkich ćwiczeniach jesteś w stanie kontrolować to, nie? Że aha, okej, okay, no to jest ten moment. I to robisz na przykład relaksacja z wizualizacją. Wiesz, jest mnóstwo technik, które pomagają, żeby jednak no, zejść tak jakby na ziemię i żeby rzeczywiście ten start był taki, jaki ty chcesz. Żeby właśnie wrócić do tej rzeczywistości i nie dać się ponieść emocjom, tak? Tak, wiesz, no ja na przykład mam, może już taki, może nie jest to taki problem już teraz, ale wiesz, koncentracja, wiesz, co się dzieje tu, co się dzieje tam i to, wiesz, to na początku był mój problem i trzeba było, wiesz, nauczyć się wracać. Jestem tu, jestem teraz, jestem ja, jest samochód, wiesz, startuję, tutaj jest lead, zaraz będę gonić. I wiesz, różne techniki, które pozwoliły mi faktycznie być. No to jest niesamowicie ważne. Ja wiesz co, pamiętam nawet, jak nie startowałem nigdy w żadnych zawodach związanych z motoryzacją, natomiast brałem udział w zawodach snowboardowych, freestyle'owych i zawsze właśnie mnie to dziwiło, bo to było lata temu, kiedy jeszcze nie rozmyślałem na takie tematy właśnie związane z jakąś z psychologią. Zawsze mnie dziwiło to, że jeżdżę dobrze, siadały mi wszystkie triki, które sobie wymyśliłem w danym przejeździe, natomiast jak tylko zaczyna się ocenianie, bo zawody snowboardowe często są w formie dżemów robione, jest tak, że się jeździ, jest rozgrzewka i później jest dany okres, w którym się punktuje zawodników. No jak się tylko zaczynał ten czas punktowany, no to totalnie po prostu nic mi nie wychodziło i właśnie nie wiedziałem wtedy, co może być tego przyczyną. A przyczyn chyba może być sporo i właśnie taka praca z psychologiem sportowym jest bardzo cenna. Bardzo. Moim zdaniem to bardzo pomaga w sporcie. Ja jeszcze jak nie miałem w ogóle doświadczenia z terapią, to zastanawiałem się, dlaczego w ogóle ludzie nie chodzą do psychologów sportowych, bo to jest tak samo jak, nie wiem, dbasz o swoje odżywianie, tak? Tak. Dbasz o swoją jakąś kondycję fizyczną. No to dla mnie to jest na równi tak samo ważne, bo no słuchaj, na najwyższym poziomie ludzie są zazwyczaj technicznie
i jakoś powiedzmy technicznie, w sensie, że ich technika jazdy, ale również też sprzęt jest mniej więcej na tym samym poziomie. I wydaje mi się, że już główna rywalizacja w takiej topce to już jest głowa. Tak. Kto zwycięży psychicznie. I nie inwestować w taki trening, moim zdaniem, to jest tak naprawdę, ty nawet już nie stoisz w miejscu, tylko się cofasz, bo inni ludzie potrafią to robić. Wiesz, to jest, ja uważam, że to jest jeszcze mało popularne, szczególnie w takim sporcie jak drifting. Jest kilku zawodników, którzy faktycznie korzystają z psychologa sportowego, ale uważam, że no to jest podstawa. To jest podstawa, żeby trenować swoją głowę. Wiesz, ogólny trening wszystkiego, ciało, głowa, wszystko. Tak, no to musi iść w parze i zdrowie fizyczne i psychiczne jest mocno uzależnione od siebie i w momencie, jak trenujemy fizycznie, no to też czujemy się lżej w głowie. Jeszcze kończąc trochę ten temat, chciałbym przeskoczyć na inny, bo ty miałaś jakieś, nie wiem, takie bodźce w swoim życiu, które przyciągnęły ciebie do motoryzacji? Co było takim pierwszym czynnikiem u ciebie? Wiesz co, u mnie w rodzinie wujek Mario Graziani, Włoch, jeździł w rajdach. Słuchaj, on jeździł w automobilklubie morskim u nas tutaj w Gdyni. Także przeprowadził się, wiesz, do Polski. Gdzieś, wiesz, pamiętam jak przez mgłę, ale pamiętam tą czerwoną Alfa Romeo, gdzie, wiesz, w środku były te fotele kubełkowe, to było przekozackie wtedy, wiesz, jako mała dziewczynka, która, wiesz, miała w głowie tylko, ojej, kucyki, konie, ja będę sportowcem, pojadę olimpiadę w jeździectwie, ale gdzieś to zakiełkowało, później też trenując jeździectwo, miałam kolegę, który zaczął jeździć w rajdach, sprzedał swojego konia i mówi, inwestuję, będę startował. Ja mówię, super, nie? I tak mi było trochę żal, nie? Że ja nie mogę, że nie miałam takich możliwości jak on. I on powiedział, może chcesz być moim pilotem, a ja nie, ja kiedyś będę jeździła. Jeszcze nie wiedziałam, w jakiej dyscyplinie motorsportu, ale stwierdziłam, że tak. I wiesz, nie minęło kilkanaście lat i wiesz, to był taki moment, kiedy już byłam tak, wiesz, już dotykałam takiego dna i już mówię, a, dobra, no to teraz trzeba się odbić. I wiesz, nigdy nie włączałam telewizora i mówię tak, dobra, to teraz. I reportaż z Bartkiem Ostałowskim. I tak siedzę i tak patrzę i mówię, kurczę, jak on może, to czemu ja nie mogę? I wiesz, internet, kto się zajmuje driftingiem w Polsce? Zadzwoniłam do Arkadiusza Dudko i mówię, dzień dobry, jestem Blanka Turska, jeżdżę konno, chcę driftować. Słuchaj, śmiech. I on to pamięta do dzisiaj. Śmiech. I ja mówię, fajnie. Ja mówię, no dobrze, okej. Okay. A wiesz, co to jest drifting? No tak, widziałam. W filmie. Mówię, dobra, to przyjeźdź do Poznania. Ja mówię, okej, okay, kiedy? Za dwa dni, dobra. Pojechałam, słuchaj, miałam L200, pick-upa. Jechałam do Poznania z Gdyni. Przyjechałam i on tak się na mnie patrzy, tym przyjechałaś? Ja mówię, tak. Aha, okej, okay. No dobra, no to jedziemy. Słuchaj, pojeździliśmy, pojechałam na tor, zobaczyłam, co to jest drifting i mówi, no dobra. Na torze Poznań byliście? Tak. I mówi, to teraz przyjechał po lody, to my cię przewieziemy. Ja mówię, zobaczysz, czy to jest to, co chcesz robić. I słuchaj, oni mnie przewieźli, jak ja zobaczyłam, że oni jadą, wiesz, tak blisko siebie. Ja mówię, tak, to jest to. Później powiedział mi o kosztach, więc czar prysł. I mówi, to zanim sobie kupisz samochód, a ja mówię, ale ja już kupiłam. Wtedy już miałeś Skyline'a kupionego? Nie, BMW E36 z silnikiem M50 B25, także dowiedziałam się, że to jest najlepszy samochód na początek, bo jak coś rozwalisz, to nie jest to takie kosztowne jak w Nissanie. Jeździłam chyba tym samochodem 1,5 roku. I później sprzedałam swojego najlepszego konia, bo postanowiłam, że kończę z jeździectwem i jednak zabieram się za motorsport. Daje mi to więcej adrenaliny, spokoju i jest to, jest, wiesz, kontakt z ludźmi. Jest kontakt z ludźmi. Nie siedzisz w stajni zamknięty na hali, tylko jednak wychodzisz do tych ludzi. A możesz mi powiedzieć, ile kosztuje taki koń? Wiesz co, różnie. No teraz ceny są ogromne. Ale wiesz co, powiem tak, starczyło mi na Skyline'a i na cały sezon jeżdżenia.
Także sprzedałam swojego na najlepszego konia za tamtych czasów. Wiesz, Skyline też nie pochłaniał tak dużo opon, jak ja teraz muszę palić. Tak, no bo trzeba zaznaczyć, że musisz palić teraz więcej, bo zwiększyła się moc. Tak, tam było, wiesz, na początku niecałe 300 koni w tym Skyline'ie, ale wiesz, jak przesiadłam się na seryjnym, do seryjnego samochodu, to powiedziałam, nie, ja już nie wsiadam do tej BM-ki. Mhm. Ja zostaję w tym Skyline'ie, gdzie to miał być, wiesz, projekt na przyszłość. No. Nie. To już było, wiesz, to już było miłość. To była od razu miłość, także... A od początku ci się podobał R33? Tak. R34 nie chciałam, bo chciałam mieć taki bardziej kobiecy samochód, a wiesz, to jest... No dobra, jak... No jest bardziej opływowy. Tak, no. Tak, no. Tak. Więc był Skyline, natomiast był to bardzo ciężki samochód, ciągle się psuł. Faktycznie Bugs, który mi złożył silnik, ten silnik, słuchaj, bo zabiłam dwa airbagi. Mhm. Bugs mi w końcu złożył w Szczecinie silnik, który przetrwał 3 sezony. Super, airbag 3 sezony. Natomiast dopiero po jakimś czasie trafiłam na Bartka Stolarskiego, który ustawił mi ten samochód, wystroił i dopiero wtedy on zaczął jeździć. Mhm. Ale nie był to samochód taki, którym mogłabym powalczyć, więc gdzieś w tle budował się Nissan, na którego czekałam 3 lata, 200SX. A skąd w ogóle decyzja na to, że właśnie to był ten 200SX S14, tak? Wiesz co, zawsze chciałam mieć S14 i zawsze chciałam mieć 2JZ i tak się stało. Okej, okay. A dlaczego chciałaś mieć S14? Co ci najbardziej się tam podoba? Wiesz co, obserwując całą scenę driftingową, wydaje mi się, że to są chyba najlepsze samochody do wygrywania. Mhm. Nie mówię, że wiesz, mój samochód jest do wygrywania od razu, ale faktycznie to są auta, którymi jeżdżą najlepsi zawodnicy. Okej. Okay, i robią najlepsze wyniki. A co widzisz, co według ciebie powinno być w takim aucie do wygrywania? Co dla ciebie ma największe znaczenie, jeśli chodzi o prowadzenie auta? Kierowca. No to wiadomo, no bo tu trzeba powiedzieć, że masz rację, bo widziałem auta, którymi się nie da jeździć bokiem i ludzi, którzy jeździli tymi autami tak. Bokiem. Więc to jest fakt. To są trudne pytania. Słuchaj, już jest technologia tak rozwinięta, że... Dajmy to tym, którzy się na tym najbardziej znają. No bo trzeba tak zaznaczyć chyba to, że w driftingu teraz powoli zaczynają się pojawiać jakieś ograniczenia, jak FIA weszła w ten sport i powoli się tworzą jakieś... W Mastersach też mamy, w Drift Masters powiedzmy, mamy jakąś większą ilość ograniczeń co do konstrukcji samochodu. Mhm. Natomiast ogólnie w porównaniu do innych motorsportów to jest chyba, to są takie klocki Lego, gdzie tak naprawdę oczywiście. Jest bardzo duża możliwość łączenia różnych elementów z różnych samochodów i tworzenia swoich projektów. Słuchaj, nieograniczona moc przede wszystkim, także tutaj można poszaleć i myślę, że to jest jedyny chyba z motorsportów, gdzie faktycznie można, wiesz, jakąś mieć twórczość w tym wszystkim. Tak, no i ludzie też właśnie szukają tej równowagi pomiędzy mocą a przyczepnością, no bo też albo kolejnym elementem może być to, że przy za dużej mocy za szybko nam opony schodzą, tak? I nie możemy przejechać nawet 2 pełnych przejazdów na jednym komplecie i tak też bywa. Wiesz, mi starcza na razie 740 koni i uważam, że to jest dużo. Natomiast zobaczymy, co będzie w przyszłym sezonie. Bardzo mocno walczę o to, żeby zdobyć licencję Masters w Drift Open, czyli do tej wyższej klasy. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie, bo opuszczę 2 rundy. Na razie jestem trzecia, mimo opuszczenia 1 rundy, jestem trzecia w klasyfikacji generalnej. Mhm. Żeby dostać bilet do klasy Masters, trzeba stanąć na podium. Okej. No ale walczymy, jeszcze został nam Toruń. Dokładnie, no Toruń też chyba był dosyć często jeżdżony przez ciebie. Tak, słuchaj, w pandemii po cichu jeździliśmy na Toruniu. A masz w ogóle, rozkminiasz sobie przy tym wszystkim, właśnie przy tych wydatkach, wiesz, na sport, czy ty w ogóle rozkminiasz sobie jeszcze jakieś takie auto daily, które byś chciała sobie zbudować, jakiś oczywiście. Taki projekt? Trzynastka. Ona się buduje już 2 rok. Okej, okay, czyli to auto już budujesz dla siebie do jazdy na co dzień, tak? Tak. No chłopaki z teamu śmieją się ze mnie, że on i tak wyląduje na torze, ale trzymam się tego, że nie, że ten samochód będzie jeździł po ulicy. No one są bardzo ładne. Też mi się właśnie z trzynastki podobają. Ja tak jak myślałem o jakimś projekcie dla siebie, jakbym chciał coś mieć takiego w przyszłości, to strasznie mnie ciągnie do starych BMW,
i do jakichś takich, to się chyba nazywa retro mode, czyli po prostu stawiasz nowsze elementy zawieszenia, jakieś takie rzeczy, zostawiając starszą budę. Fajna sprawa. No i właśnie stare szóstki, trójki, E21, no tak właśnie czasem sobie oglądam i po prostu marzy mi się coś takiego, ale to jeszcze muszę kupę pieniędzy zarobić. No. Ja ci powiem, że ja miałem tak, że ogólnie w świecie driftingu parę lat spędziłem i pojeździłem różnymi autami jako pasażer. Sam za dużo nie jeździłem jako kierowca. Już nie mówiąc o driftowaniu, bo to też już mówiłem, że tam z dwa wahacze wygiąłem i tyle z tego mojego driftowania było. Natomiast właśnie zrozumiałem to, że no dobrze jest mieć fajny samochód, natomiast no też w mojej aktualnej sytuacji inwestuję w siebie, w studio właśnie, w sprzęt i tak dalej i jakieś takie właśnie miłość do projektów zostawiam na trochę później. Bo czuję, że teraz właśnie jakbym jednak zainwestował w auto, no to by było tak, że bym nie przestawał. Ciągle bym ładował kasę i nie mógł jej odłożyć na jakieś właśnie takie projekty, które chciałbym robić dla siebie, nie? Jeszcze prywatnie. No niestety albo stety tak jest. Jak już zaczniesz, to już wiesz, to jest choroba. No, dlatego ciągle szukam możliwości, żeby zarabiać jak najwięcej. Ja też. Tak, że ja już cały czas. Mi ktoś mi ostatnio mówił właśnie o jakichś sposobach na oszczędzanie. Mówię, ja już nie chcę słuchać o oszczędzaniu, tylko chcę nie właśnie... Nie, już można pewne zasady zachowywać, ale trzeba zarabiać więcej, kombinować i właśnie powiedz mi, jak ty sobie radzisz jeszcze do tego, oprócz całego tego sportu, jak znajdujesz czas na życie prywatne, na pracę i jak to sobie poukładałaś? Czy znalazłaś jakiś system taki dla siebie, który działa? Tak, jest to bardzo trudne pytanie, bo jak ktoś właśnie zadaje mi pytanie o życiu prywatnym, to tak jakby, wiesz, to wszystko się przeplata i wszystko się kręci wokół sportu, wokół samochodów. Jakby to życie prywatne jest takie w tym. Zazębione z tym wszystkim. Tak, to jest wszystko zazębione, także no, znajduję jakiś system na to, żeby jednak, wiesz, to wszystko jest centralnie w sporcie, natomiast no, trzeba pracować, trzeba jakoś jeszcze dodatkowo żyć, ale no, słuchaj, to jest już nie pasja, ale sposób na życie. No, wydaje mi się, że to już są takie emocje podczas jazdy, że po prostu trochę chorujesz, jak nie jesteś na zawodach, wiesz, albo jest, jak nie jeździsz. Tak, ten samochód i ten drifting jest jak narkotyk, że wysiadasz i chcesz jeszcze więcej, i chcesz jeszcze więcej. Także to już jest takie, wiesz, na maksa wciągające. W ogóle chyba zajebiście ważne jest to, żeby jednak znaleźć odpowiednią ekipę do właśnie pracy przy aucie i to, co mówiłaś, że jak zmieniłaś osobę właśnie, która się zajmowała budową twojego auta na Bartka Stolarskiego, no to wszystko zaczęło się sklejać, bo można jednocześnie, wyjeżdżając gdzieś na zawody czy na trening, można spędzić weekend bawiąc się niesamowicie, ucząc się i rozwijając, albo być totalnie wkurwionym, bo wszystko tak nie działa. I jak jedna rzecz się psuje i ją zdążysz naprawić, no to nagle coś innego się wysypuje. Wiesz co, team jest bardzo ważny i ja jestem taka trochę Zosia Samosia i lubię bardzo dużo rzeczy robić sama, także oczywiście sama muszę przetransportować swój samochód na zawody, także robię kosmiczne trasy, jak na przykład mieliśmy pojechać na Kłodzko, to jechałam z Gdyni do Warszawy, z Warszawy do Kłodzka, także tak, ale lubię to, bardzo to lubię, śpiewam podczas trasy. Ale co śpiewasz? Słuchaj, ostatnio na topie był kaliber 44, także nie będę rapować, jakby co. No dobra. Może kiedyś. Ale faktycznie team jest niesamowicie ważny. I wiesz, jak wcześniej sama się pakowałam, wszystko przygotowywałam sobie sama. Jeździłam gdzieś, faktycznie był ten mechanik, ale jednak no, jest taka moc, która... Team ma taką moc i daje ci takiego powera, że... Wiesz, masz wrażenie, że są ludzie, którzy mają ten sam cel. I jak jadą z tobą na zawody, to wiesz, że oni idą w tę samą stronę. To jest kosmicznie ważne. No właśnie, tutaj się totalnie z tobą zgadzam i jestem w stanie to potwierdzić. Właśnie to, że jeśli drużyna pracuje razem i ma wspólny cel, każdy zna swoje miejsce
i dzięki temu wszyscy się rozwijają, no bo jednak ty też możesz się bardziej skupić, skoncentrować na tym, co masz zrobić, na swojej jeździe. Domyślam się też, że masz osobę, która pełni rolę spotera na zawodach, tak? Bartek. Mhm. Tak, i on obserwuje twoją jazdę i tak. daje tobie wskazówki na temat tego, gdzie możesz jakieś zmiany wprowadzić podczas linii Oczywiście. Jazdy, tak? Oczywiście, słuchaj... Mamy założony team, bo mamy też rywalizację teamową na Drift Open, TDP, co oznacza trudne dzieci profesora. Okay. Słuchaj, jest czterech zawodników, których Bryt musi ogarniać, także ma no, niełatwe zadanie z nami, bo każdy jest inny, do każdego musi troszeczkę inaczej podejść, także jego przygotowanie psychologiczne też jest ważne, ale jest w tym naprawdę dobry. Naprawdę dobry. A w ogóle jak wygląda rozwój Drift Open w ostatnich latach? Bo tak jak mówiłem, ja za bardzo ostatnio nie śledziłem, ale nie pamiętam rywalizacji teamów. To jest chyba jakaś w miarę nowa rzecz. Tak. I właśnie jest chyba więcej kategorii. Jakbyś mogła trochę opowiedzieć Słuchaj, o tym? Słuchaj, jest klasa Pro AM, która pozwala na to, żeby jeździć bez klatek, czyli zawodnicy początkujący, którzy chcą, wiesz, próbować swoich sił. Gdy staną na podium, to dostają licencję do pro. Obecnie jeżdżę w pro klasie. Tam jest najwięcej zawodników. Jest klasa Masters. Także Drift Open się troszeczkę podzieliło. Mhm. Poziom w pro klasie w tym roku jest naprawdę bardzo wysoki. W zeszłym roku było ciut łatwiej, ale w tym roku to jest kosmos. No i oczywiście nie mówiąc o klasie Masters, Drift Open, słuchaj, niesamowicie się rozwija, bo słuchaj, to co oni dla nas robią, to znaczy dla zawodników, żebyśmy my mogli się rozwijać, te wszystkie trasy, zawody, wiesz, uliczne, rundy uliczne, górskie, torowe, to jest niesamowite. No bo po pierwsze oni chyba od bardzo dawna się tym zajmują, po drugie ja też wiem, no, że Fasola jest jednym ze współorganizatorów z tego tak. co pamiętam, no i ja pamiętam, że zawsze mnóstwo serca wkładał w to co robił i mam no, same jakieś pozytywne wspomnienia jeśli chodzi o tą osobę, no i zawsze się czułem, tak właśnie był taki rodzinny klimat na Drift Open. Byłem też na paru innych eventach i nie mówię, że są gorsze, tylko po prostu czuć różnicę tego klimatu. Jest różnica, słuchaj, wiesz, że masz takich zawodników jeszcze motyw, gdzie ostatnio na Koszalinie, to była ciężka runda, dlatego, że była bardzo wysoka temperatura w samochodach, wiesz, zawodnicy się rozpływali, samochody się grzały. I mimo tego, że wiesz, gdzieś jest między zawodnikami rywalizacja na torze, to teamy się połączyły i w momencie, kiedy zjeżdżał zawodnik z trasy, to potrafiło kilka osób, kilka mechaników z innego teamu chłodzić ten samochód. Także to jest piękna rzecz, patrząc na to. No właśnie, to było coś, na co ja zwróciłem mocną uwagę w momencie, jak wszedłem w ten świat, że przychodząc z takiego, powiedzmy, klimatu deskorolki, gdzie było coś takiego, gdzie jeśli na przykład ludzie, którzy z tobą jeżdżą na desce, niekoniecznie twoi kumple, ale którzy są na skateparku, obserwują to, że się rozwija, że nie wiem, męczysz się z jakimś trikiem, że się uczysz kickflipa mm-hmm. i ci nie wychodzi i nie wiem, po paru dniach jakoś tam ledwo ci się udało wylądować, oni się na maksa cieszą, zawsze coś tobie podpowiedzą i jest taki klimat braterski. To właśnie też zauważyłem na eventach driftingowych, że zawsze było coś takiego, że nie wiem, czy skończyły ci się opony, zawsze był ktoś, kto ci mógł odstąpić, tak. pożyczyć, odsprzedać jakieś już lekko dojechane, czy tam je oddać właśnie te dojechane za darmo, tak żebyś mógł jeszcze coś pojeździć, potrenować. Jeśli były jakieś problemy mechaniczne, no to zawsze też ludzie po prostu lecieli jak do swojego auta, ty tam próbowali ci pomóc, siedzieli po godzinach zmęczeni, właśnie też jak opowiadałaś o tej pracy przy aucie, to trochę tęsknię za tym, za tymi nockami, gdzie ja przy aucie za dużo nie robiłem, bardziej filmowałem. Natomiast no, ten klimat był fajny, ale z drugiej strony też już się cieszę, że nie muszę po nocach tak zapierdalać. Tak, bo wiesz, to jest taki, ja nie wiem, taki styl chyba drifterski, że robisz wszystko na ostatnią chwilę. Tak. Wszystko, noc przed zawodami, oczywiście zawalona, wiesz, wszyscy wiesz, zapałki w oczach i jadą na zawody. Wydaje mi się, że jakby były porządne budżety i porządni sponsorzy, no to też to by wszystko inaczej wyglądało, ale jest jak jest. I jeśli chcesz jeździć i chcesz naprawdę dopieścić swoje auto, no to niestety często jest tak, że na ostatnią chwilę coś się robi.
Tak, ale wiesz, też wracając do tego, że ja na przykład lubię bardzo robić przy swoim samochodzie i nawet, wiesz, jak miałam taki czas, kiedy, wiesz, nie masz siły, energii, to wchodzisz do garażu i nagle, wiesz, jest power. Mhm. A powiedz mi, ty w ogóle śledzisz młodych wilków? Nie. Słuchaj, ja jestem tak skoncentrowana na sobie, jestem samolubna, jeżeli chodzi o sport. Mhm. Obserwuję tych lepszych zawodników i wiesz, też można się dużo nauczyć oglądając i słuchając ich. Także jeżeli chodzi o śledzenie innych... Tak właśnie się zastanawiałem, czy jakieś właśnie młode łebki teraz się szykują. Jest bardzo dużo nowych zawodników. Mhm. Bardzo dużo. Ale wiesz, ja tak jakby jak wyjeżdżam na zawody, to rzadko się zdarza, że oglądam, jak to jeździ. No tak, no bo nie ma czasu na to. Ty musisz się skupić na tym, żeby wszystko przy aucie działało jak należy, żeby się, wiesz, przemyśleć linię, którą chcesz jechać. Wizualizację sobie robisz przed zawodami, czy w trakcie zawodów też robisz wiesz coś co? Takiego? Ja bardzo często robię wizualizację, także wiesz, jak już wiem, na jaką rundę jadę i co chcę poprawić, jak chcę przejechać, to wszystko, wiesz, jest przepracowane. Teraz na zawodach był troszeczkę trudniejszy czas, bo trzeba było bardzo mocno pilnować energii i tego optymalnego pobudzenia przed startem, więc robiłam sobie relaksację. Postanowiliśmy, że na tych zawodach jest total chill, ja mam zachować spokój, wiesz, jakby pomiędzy jedną a drugą operacją, wiesz, niecały tydzień po zawodach druga, więc gdzieś tam z tyłu głowy to wiesz, gdzieś było. No i co? I na chillu przyjechaliśmy. Było trochę śmiechu, bo mówię do Jacka, że chcę poprawić wynik z zeszłego roku. Jacek mówi, no to świetnie, świetnie. A jaki był w zeszłym roku? Ja mówię, no trzecie miejsce. Mówi, kuźwa, nie, ty miałaś jechać, wiesz, no spokojnie. No. Przychodzi Dagmarka i mówi, Jacek mówi, Dagmarka, Blanka chce poprawić wynik z zeszłego roku. No świetnie, a jaki był? Trzecie miejsce. Aha. No i jest drugie. Jest poprawiony wynik, jest poprawiony. No właśnie, no to jest piękne, no bo często ludzie mówią o swoich planach i te plany niekoniecznie wypalają, a tutaj... Nie dość, że miałeś zaplanowane to, to jeszcze były jakieś trudności związane właśnie ze zdrowiem, a jednak pokonałaś się. Właśnie tutaj bym wrócił do tego, że moim zdaniem sport taki od dziecka ma duże znaczenie na to, że właśnie można się nastawić psychicznie. Ja nie wiem, czy ty w ogóle robiłaś jakieś sparingi, jeśli chodzi o sztuki walki, o kickboxing. Wiesz co, takie delikatne, bo jeżeli chodzi o sztuki walki, o kickboxing, to jestem naprawdę rekreantem i takim total rekreantem. I traktuję to tak bardzo, bardzo, wiesz. No, ale to jest tak ekstra, no bo jako forma ruchu, no to jest jedna z najlepszych super rzeczy na świecie, więc według mnie oczywiście. No ja właśnie wracając do sparingów, ja miałem tak, że strasznie się czułem niekomfortowo. No po prostu w momencie, jak trener mówi, dobra, kaski, szczęki, no to już w żołądku mi tam się wszystko, wiesz, kręciło i po prostu wchodziłem do tego ringu i byłem taki zestresowany i od początku po prostu, wiesz, się gubiłem, zamykałem oczy, opuszczałem głowę na dół i właśnie z czasem było zawsze ciężko, ale troszeczkę lżej było i troszeczkę lżej na kolejnym. Tak już się zacząłem mniej więcej dobrze czuć w ringu i wiadomo, że jak mam z jakimś 30 kilo ciężkim gościem sparing, no to zawsze tam się postresuję bardziej. Natomiast jak już jest ktoś w moich warunkach, to się czuję lżej i to jest taki element z mojego życia, który wykorzystuję w innych momentach. I kiedy na przykład myślę, kurczę, nie wiem, coś jest za ciężkie, albo się stresuję, albo gdzieś nie wyjdę, bo to będzie głupie, no to wtedy wracam właśnie do tych ciężkich momentów z mojego życia i sobie myślę, no dobra, co to jest w porównaniu z dostaniem w łeb od jakiegoś wielkiego gościa, no tak, nie? No w sumie no tak, to jest nic. I wtedy się to robi. I dlatego no po prostu chciałem powiedzieć o tym właśnie, że propsuję coś takiego i polecam i uważam, że właśnie taka walka z samym sobą przy różnych takich sportach walki jest świetne do przełożenia po prostu na osiąganie sukcesu w innych dziedzinach życia. I po prostu na dążeniu do tego, żeby przezwyciężać jakieś swoje trudności. No, ja bym nie nazwała tego walką z samym sobą, tylko ze słabościami, bo tak trudno jest walczyć z samym sobą. No to prawda. Trudno. Tak głupio, nie? Trochę. No, jest coś na pewno w tym, co mówisz i faktycznie to są słabości, no bo w nas też jest dużo chyba innych rzeczy poza słabościami. Dokładnie. I trzeba wiedzieć, wiesz, fajnie jest stworzyć sobie taki worek, nie? Z swoimi jakimiś, nie wiem, wartościami, może jakimiś słowami zabrakło.
Borek z umiejętnościami i wiedzieć, kiedy je wyciągać. Tak, no, to jest słuszne podejście, bo tak naprawdę nigdy nie wiemy, czy dana umiejętność nam się przyda w życiu, czy nie, ale w ogóle sam proces nauki tak czy inaczej moim zdaniem się może przydać. Powiedz mi, ty w ogóle śledzisz jakieś rzeczy ze sceny zachodniej, z driftingu? Jakichś zawodników masz ulubionych albo jakieś eventy oglądasz? Słuchaj, moimi ulubionymi zawodnikami, oczywiście wiesz, jeżeli chodzi o zawodników driftingowych, to umówmy się, Polacy są naprawdę bardzo wysoko w stawce światowej. Tak, szczególnie Piotrek Więcek, który jeździł w Formule James Drift. Dean, Piotrek Więcek. James Dean, Polak, tak, Janek. Polak, trochę Polak. Trochę, tak. Już bym mógł dostać obywatelstwo. No, tak. Tak, słuchaj, ja śledziłam bardzo mocno właśnie Bartka Stolarskiego. Borkosia. Szkoda, że przestał jeździć. No ja też bardzo żałuję. Byłam jego kosmiczną fanką. Po prostu, wiesz, oglądałam wszystkie przed zawodami, oglądałam jak on to robi, jak agresywnie jeździ i tak sobie myślę, kiedyś będę jeździła z nim parę. No i nie pojeżdżę. Możesz, Piotrek, włączyć parę Jakub Borkowski, James Dean. To był Płock czy Toruń? Na stadionie. Chyba Płock. O, tak jest. Tak. I to jest właśnie... To jest to, nie? To jest właśnie to. Tutaj możesz przewinąć trochę... A nie, tutaj Borkoś goni właśnie. I tutaj widzowie mogą zobaczyć po prostu... O czym ja mówię. Tak, to jest niesamowite. Ja to oglądałem na żywo. Stałem tam na trybunach i po prostu krzyczałem z całej siły, bo oglądając takie show na żywo, to są niesamowite emocje. Tak, Borkoś to jest przekozak. To jest człowiek, który, mogę powiedzieć z ręką na sercu, zawsze jak widziałem, jak jeździł pary, no to dawał z siebie wszystko i po prostu siedział na drzwiach, tylko... Tak, i wiesz, patrząc na takich zawodników, później chcesz tak samo. No, no to motywuje na pewno. Bardzo. To jest tak samo, wiesz co, w deskorolce, jak oglądasz filmy skate'owe i widzisz innych właśnie skate'ów, którzy robią jakieś zajebiste triczki, no to od razu się nakręcasz i masz ochotę iść na deskę. I oglądając właśnie taką jazdę po prostu na żyletki, no to... Nie... Jeszcze betonowe bandy. Wiesz, to jest moje marzenie. Wystartować w Drift Masters przy tych betonowych bandach z takimi zawodnikami i jeździć z nimi pary. To jest moje marzenie. Ja tego chcę. Ja myślę, że to jest do osiągnięcia w twoim wypadku w najbliższym czasie i... Jeszcze trochę. Tak, jeszcze no trochę. Tylko się zastanawiam, ty myślisz, że takie rundy stadionowe jeszcze potrwają trochę w Polsce, czy może już to się powoli kończyć? Mam nadzieję, że tak, że potrwają. Ja... Że jeszcze będę miała szansę pojeździć na takim stadionie. Ja słyszałem już lata temu jakieś takie plotki, że już mieli kończyć z takimi eventami, bo nie pamiętam, czy to się nie opłacało, czy jakieś właśnie za dużo pracy przy tym było, ale fajnie, jeśli by takie rundy nadal trwały, bo no, ogląda się to bardzo ciekawie i właśnie w porównaniu do innych motorsportów, szczególnie do jakichś wyścigów, to jednak siedząc na stadionie, mając widok na cały i tor, dźwięk właśnie, jak to się niesie, ryk silników, zapach spalonej gumy, nieraz te jeszcze kawałki właśnie tej gumy gdzieś tam lecą. No, no to jest niesamowite. No tak, a wracając, wiesz, do tego kickboxingu. Chciałabym być superfighterem i chciałabym też robić wiele rzeczy, ale wiesz, w życiu można przeżyć kilka żyć, także okej, ale nie można, wiesz, być kozakiem we wszystkim. No dokładnie. Jednak dojrzałam do tego, bo chciałam być najlepsza we wszystkim, no ale nie da tak się. Chciałam być lakiernikiem, pomalowałam samochód i przy szykowaniu takiego samochodu na przykład zawsze mówię tak, nie, to jest ostatni raz. Mijają 2 miesiące, a dobra, to może teraz 13. Ale nie można, wiesz, umieć wszystkiego i dojrzałam do tego, ale niedawno. To jest właśnie coś... nad czym ja też pracuję w swoim życiu i ciekawie też opowiadał o sobie ostatnio Zulu Kuki, jeden z moich gości. On się zajmuje wieloma działalnościami artystycznymi. Jest fotografem, zajmuje się grafiką 3D, tańcem i on ma takie podejście, które dla mnie było dosyć ciekawe, że właśnie on nie chciał być we wszystkim najlepszy, robił dużo tych rzeczy, ale... widział, jak po prostu każda z tych nowych umiejętności, nawet jeśli nie jest na topowym poziomie, jak każdy by z nas chciał być najlepszy, tak, oczywiście, no to daje mu coś,
gdzie w całokształcie to go rozwija i to, co on tworzy, dzięki tym wszystkim umiejętnościom, nawet jak one są podstawowe w niektórych dziedzinach, to i tak efekt końcowy jego pracy jest lepszy. Oczywiście. No wiesz, to jest właśnie to, czego trzeba się nauczyć i myślę, że ty masz z tym problem i ja, że właśnie, żeby nie być tym najlepszym, żeby sobie powiedzieć, okej, mogę umieć tylko trochę, mogę, nie wiem, umieć coś tam z blacharką zrobić, ale nie coś innego. I to mi wystarczy, bo przynajmniej tak. Coś umiem. Tak, wiesz, no warto jest mieć ten tor, na którym, w którym się poruszasz. Masz gdzieś to, wiesz, od nogi, jakby uliczki wchodzące. Natomiast faktycznie skoncentrować się na jednej, tej najważniejszej rzeczy i resztę tak po prostu robić. A wyobrażam sobie też, że to musi być dla ciebie bardzo ciężkie, bo jesteś chyba osobą mocno ambitną. Tak. I właśnie osiągasz te swoje cele i idziesz po to i w momencie, jak jesteś w takiej rywalizacji sportowej, wiesz, jak spojrzeć na największe legendy, na Michaela Jordana, na Tony Hawka i tak dalej, oni mieli to współzawodnictwo w sobie mocno rozwinięte i zależało im na tym, żeby właśnie się konfrontować z innymi dobrymi zawodnikami i walczyć o tą swoją pozycję. Wiesz, no to są takie komplikacje, które wprowadza w swoje życie, które cię mega, mega rozwijają. I całkiem niedawno zaczęłam spełniać swoje kolejne marzenie, bo stwierdziłam, że to już jest ten czas. I zaczęłam się zajmować strzelectwem sportowym. Grubo. Tak, bo bardzo bym chciała pobiec lekką piechotę za rok. Nie wiem, czy mi to wyjdzie, natomiast bardzo będę się starała i jak już będę mogła od listopada, będę ostro trenować. Jestem nie w temacie. Lekka piechota, czyli... Słuchaj, to są zawody też strzeleckie, gdzie bardzo musisz koncentrować się i masz skoncentrowane zawody na... Znów słowo mi uciekło. Nawigacja. Okej, okay. W terenie. Tak, tereny plus jeszcze bazy strzeleckie. Także to trwa 72 godziny. Wow. Tak, tak, tam są same kozaki. Mhm. Ale ja chcę w tym wystartować. Nieważne, jaki będę miała wynik. Orientacja w terenie. Mhm. Tak, orientacja okay. W terenie. Jestem w tym bardzo słaba, natomiast to jest... szansa na to, żebym się nauczyła. A to jest chyba zajebiste, nie? Jak wiesz, że w czymś jesteś słaby albo słaba i... Wiesz, że właśnie możesz to polepszyć. Ja też na przykład kiedyś tak miałem, że w rywalizacji z kimś strasznie mnie wkurzało to, jak ktoś był lepszy ode mnie, ale ostatnio usłyszałem super taką myśl, że nie powinno to cię denerwować z tego względu, że masz okazję nauczyć się czegoś od kogoś, kto jest lepszy od ciebie. Oczywiście. Oczywiście. Jeśli w taki sposób na to patrzysz, no to, to w ogóle nie masz żadnych, moim zdaniem, minusów w tym wszystkim. Wiesz, moim zdaniem na przykład starty w klasie Masters w Drift Open dadzą mi z kolei możliwość, żeby się jeszcze bardziej rozwinąć. Z im lepszymi zawodnikami jeździsz, tym jesteś później lepszy. Tak. A czujesz w ogóle jeszcze coś takiego, że jesteś oceniana przez pryzmat tego, że jesteś kobietą i że ludzie, którzy z tobą jeżdżą, jakoś niechętnie chcą jeździć z tobą parę albo mają jakieś właśnie takie wątpliwości co do ciebie? Wiesz co, ostatnio zauważyłam, to znaczy nie tylko ja to zauważyłam, że zawodnicy trochę jakby boją się ze mną jeździć, bo... No jednak jakiś tam progres zrobiłam. Tak mi się głupio teraz o tym mówi, ale... Nie powinno ci być głupio. Ale... To jest fakt. Wiesz, była taka nieraz taka sytuacja na briefingu, gdzie losujemy pary, bo mamy kwalifikacje w parach teraz w Drift Open i to się właśnie teraz zmieniło. Mhm. I wiesz, losujesz zawodnik i Blanka Turska i na przykład potrafiła być kurwa, nie... No to chujowy. A to są... Ale wiesz, to nie jest przez pryzmat tego, że jestem... A może też, wiesz, bo to jednak... A właśnie, myślisz, że to jest przez pryzmat tego, że tak dobrze jeździsz teraz? Czy przez to właśnie, że jesteś kobietą i myślą, że możesz, nie wiem, wjechać w dupę czy coś? Wiesz co, nie przyznają się niektórzy do tego może, ale ostatnio przyszedł do mnie, szanuję bardzo, jeden zawodnik i powiedział tak, nie podchodź do mnie. A wy czemu? Nie wiem, bo ja się boję, bo ty mi coś powiesz, a głupio jest przegrać z babą.
i jak później ja mam spojrzeć w oczy kolegom. Okej, no to narzucają sobie takie ciśnienie niepotrzebne. Tak, bo bez sensu. Dla mnie ty nie jesteś żadną babą, tylko kurczę, zrobiłaś zajebisty progres, poświęciłaś swój czas, jesteś częścią sceny driftingowej i robisz to naprawdę od długiego czasu. I wiesz, ja to obserwowałem, więc wydaje mi się, że osoby, które jeżdżą, tak, ciągle, no to powinny być, powiedzmy, świadome twojego progresu i ewentualnie jak się wkurzają, to dlatego, że właśnie tak dobrze teraz jeździsz. I możliwe. Nie jest łatwo, tak? Oby, bo wiesz, jakby nieważne, czy jest w samochodzie facet, kobieta czy dziecko, to jest nadal zawodnik. No dokładnie. I wiesz, ja rozumiem, jak ktoś ma jakieś specjalne traktowanie i nie wiem... Zaczyna dopiero i jest w miejscu, gdzie faktycznie, nie mając doświadczenia, może zrobić duże szkody innym zawodnikom, ich samochodom na przykład, tak? Ale w momencie, jak ktoś jest częścią sceny, jeździ od dłuższego czasu, zalicza progres, no to ja, dziwne to by było dla mnie, jakby ktoś tak, wiesz, do ciebie podchodził. Fajnie. Bardzo by mi było miło, jakby właśnie szanowali to, że wiesz, jest progres i że dobrze jeżdżę, a nie, że jestem kobietą. I no. Że bardziej, żeby się bali tego, że faktycznie lepiej jeżdżę, a nie, że przegrają z babą. Tak, no bo takie, wiesz, to, że jak ktoś sobie myśli, że o, przegram z babą, to sam sobie narzuca już ograniczenie na początku, już siedząc w aucie na starcie, na pewno, wiesz, ma dużo większe tętno i tak dalej, zamiast się skupić na swoim przejeździe, no to myśli o tym, co się stanie, jak przegra. Moim zdaniem to już jest, no tak. Wiesz, przepis na porażkę. Wiesz, mi mój psycholog sportowy powiedział tak, Blanka, ty ze stresem już jesteś zaprzyjaźniona od tylu lat w sporcie, i tylko spójrz na tego zawodnika obok i wiedz, że on się stresuje bardziej niż ty. No i to też jest właśnie ważne, wiesz co? Ja tak zauważyłem właśnie na sparingach, że jak mam sparing z osobą, której totalnie nie znam i która nie zna mnie, to słuchałem kiedyś Roy Jones Jr. mówił o tym, że oglądał, siedząc na schodkach tam przed domem w dzieciństwie, oglądał walki kogutów. I koguty zawsze, kogut alfa, ten, który dominował, on zawsze tak jakby zajmował teren tego koguta, który był dominowany, czyli wchodził na jego połowę. Tak samo jak na przykład jakiś mam sparring, to staram się dynamicznie wejść od razu do środka i tak jakby być w roli agresora i wtedy, nawet jeśli mogę być słabszy w niektórych elementach od mojego sparring partnera, no to widzę, że oni czasem się tak właśnie łapią na to, się trochę boją i nie wiedzą. Taktyka, dobra taktyka. Tak, myślę, że jestem lepszy niż jestem. I właśnie tak samo przy jeździe autem trzeba pamiętać o tym, że w każdym sporcie, że to jest tylko człowiek. I on tak samo może mieć różne obawy i wszystko już zależy od tego, jak się przygotował, a no, psychicznie może polec. I tak samo, kolejna rzecz, teraz ode mnie z klubu kolega będzie brał udział w turnieju Białych Kołnierzyków. To są takie amatorskie turnieje w boksie. I ma zawodnika takiego doświadczonego, który już miał jakieś doświadczenie w KSW, ale to wiadomo, MMA, boks to jest trochę różnica. Tak. No i mówi mi też, że tak wiesz, się nastawiał, że o, że co to za koleś i tak dalej, ale później zaczął oglądać nagrania ze swoich sparingów i rozmawiać tak jakby z ludźmi, którzy z nim trenują i też się uspokoił, bo tak jakby poczuł się bardziej komfortowo sam ze sobą, nie? No tak. No tak, ja powiem ci, że... Nawet teraz, jeżeli chodzi o jakiś progres, to mi bardzo ciężko było jakby zrozumieć to, że dobra, spoko, jeżdżę, nie dojeżdżam, wygrywam, przejeżdżam te, wiesz, top 32, top 16, top 8, staję na podium, ale ciężko było mi tak jakby ustawić to sobie, że poszłam tak mocno naprzód. No, ja to rozumiem, bo ja też mam coś takiego, że ja czasem właśnie nie wierzę w siebie, w sensie, że wydaje mi się, że jeszcze nie powinienem czegoś mieć, albo że w ogóle na coś nie zasługuję, że mam taki, o, to się w ogóle nazywa imposter syndrom, czyli mam syndrom, imposter to jest naśladowca, chyba tak. I chodzi o to, że po prostu wydaje ci się, że wiesz, że... Oszust, no. Że nie zasługujesz na to, co masz, albo że nie powinieneś być w tym miejscu, w którym jesteś. Wiesz, jest ta pewność siebie gdzieś, tylko że albo to... No w sumie nie mogę powiedzieć, że za szybko, bo gdzieś ten proces trwał przez dłuższy czas i nagle, wiesz, nagle wskoczyło się gdzieś na to podium i jeździ się z tymi zawodnikami i faktycznie widać, że się coś zadziało w tym temacie. Natomiast, wiesz, jakby to jest taka...
czuję się zwykle, że przyjeżdżam, nie czuję się jakoś tak, wiesz, że jestem jakąś gwiazdą, że jestem lepsza, że jestem super ekstra zawodnikiem. Natomiast czuję się tak normalnie, że wjeżdżam na ten tor, wjeżdżam do parku maszyn i jakby wszyscy zawodnicy są gdzieś na równi ze mną. Czy jest, nie wiem, ten, który zaczyna, ten, który już jeździ, no dobra, ten, który już jeździ w Mastersach i robi jakieś super wyniki, no to wiadomo, ale jakoś nie mam takiego poczucia lepszości. No bo wydaje mi się, że czujesz się, że jesteś na swoim miejscu. Tak. Tam, gdzie powinnaś być, a to poczucie lepszości, to mi się wydaje, że bierze się w nas myśl o tym w ogóle, stąd, że wcześniej, zanim coś osiągniemy, zanim gdzieś dojdziemy, to myślimy o tych osobach, które już tam są, że właśnie one są jakieś lepsze i później widzimy naszą pracą, jak dochodzimy do tego etapu, przynajmniej podobnego, że nie są lepsze, tylko po prostu robią to, co mają zrobić, tak. Robią swoją robotę. Praca. Tak, i ty tak samo ciężko pracując na to, gdzie jesteś, nie powinnaś się czuć lepsza od nikogo, tylko po prostu robisz swoje, tak? W ogóle wspaniałą rzeczą jest to, usłyszałem kiedyś takie słowa Kevina Harta, komika, i on mówił o tym, że on nie próbuje być lepszy od swojego kuzyna, taty, tam jakiegoś ziomka albo kogoś z telewizji, tylko on każdego dnia próbuje być lepszy od samego siebie po prostu z poprzedniego dnia. I ciężko jest konkurować z całym światem, każdy miał inne wychowanie, ma inne finanse, ma inne życie, natomiast jedyne, co możemy robić, to konkurować z samym sobą i właśnie wtedy mi się wydaje, że ciężko w ogóle jest złapać takie poczucie lepszości, no bo co, masz być lepszy od samego siebie, jakoś tak już w takich kategoriach ludzie za bardzo nie myślą, nie? I wtedy po prostu tak jak mówisz, czujesz się normalnie, bo wiesz, że jesteś na swoim miejscu, wiesz, że zasłużyłaś na to swoją ciężką pracą, zaangażowaniem. I chyba to jest właśnie takie, wiesz, zwykłe, tak jak powinno być. No wiesz, no taki jest sport, że nie idziesz, jakby nie chcesz być lepszy od kogoś, chociaż może tak, czasami niektórzy tak mają, ale takie poczucie, że wiesz, no po co trenujesz, po co robisz te ciężkie treningi, po co wstajesz, wiesz, o świcie, późno chodzisz spać, robisz tyle, wiesz, tyle treningów, po to, żeby być lepszy, no faktycznie. Tak. Sam dla siebie i generalnie, wiesz, poprawiać swoje wyniki. A ja zawsze mówiłam, że stanę na podium i to będzie efekt uboczny tego, co robię. Mhm. No to jest dobra myśl. Naprawdę, no bo tak jak mówisz, najważniejsza jest ta praca, a już później co będzie, to będzie. No bo w driftingu też tak jest, wiesz, no jednak to jest sport oceniany przez sędziów. Tam tak. Jeśli ktoś nie popełni jakiegoś błędu zerowego, czyli na przykład odprostuje, wyprostuje koła albo uderzy tak. O bandę, się zatrzyma, tak, no to decyzja odnośnie wyniku leży w rękach sędziów. No ciężki sport do sędziowania. Tak. Bardzo. No, no właśnie to jest ciężki sport do sędziowania i do tego też no, nieraz też grają różne emocje i chyba zdarzyła się taka sytuacja, że przynajmniej w jakiejś twojej praktyce, że myślałeś, że na przykład ktoś nie zasłużył na jakieś miejsce, że przez jakieś kolesiostwo czy przez jakieś znajomości ktoś mógł dostać wyższe... Wiesz co, gdzieś tam może się przewinęło przez głowę, natomiast ja zawsze mówiłam, kiedy przegrywałam jakąś parę, że jak już że kiedyś przyjdzie ten moment, że sędziowie nie będą mieli wątpliwości, że ja przechodzę dalej. No to jest świetne w ogóle podejście, bo wiesz, nie zwracasz uwagi na to, co może pójść nie tak, tylko robisz wszystko, co w twojej mocy. W sensie nie zwracasz uwagi na to, co nie jest poza twoimi siłami, jeśli chodzi o kontrolowanie tego, tylko skupiasz się na tym, co ty możesz zrobić. Tak po prostu, nie wiem, ja ogólnie nie lubię za bardzo sędziów i tak jest dużo sportów, wiesz, które ja akurat, na przykład, którymi ja się jaram, czy to deskorolka, czy snowboard, czy boks właśnie, gdzie z sędziami jest po prostu no, straszny problem, jeśli nie ma nokautu, no to naprawdę makabryczne sytuacje się odwalały i lubię, jak jest sprawiedliwie, ale cieszę się też, jak słyszę, wiesz, takie słowa, które ty wypowiadasz, że nieważne właśnie, co się będzie działo, że dla ciebie najważniejsze jest to, żebyś ty dała siebie maksymalnie, ile możesz dać. 200%. Tak. Jakby można było więcej, to by było więcej. To by było więcej. Dokładnie tak. Powoli nam się kończy czas nagrywania dzisiaj. Słuchaj, powiedz mi, jeśli chcesz, żeby ludzie mogli cię gdzieś obserwować, to gdzie mogą to zrobić?
Słuchaj, YouTube Blanka Turska Drifting, Instagram Blanka Turska Drifting i Facebook też Blanka Turska Drifting. Okay. Także zapraszam do obserwowania. I najbliższy event, w którym będziesz brała udział, to jest Toruń, Drift Open w Toruniu. Październik. Dokładnie za miesiąc. Tak, dokładnie za miesiąc. Dzisiaj jest 8? Tak. 8 października, tak. No dobrze, no to dziękuję tobie za rozmowę. Ja dziękuję również. Mam nadzieję, że będziemy mogli jeszcze nieraz porozmawiać. No i co, życzę powodzenia w tym sezonie, w końcówce. Bardzo dziękuję. Dzięki.